Sponsoring Nory i Gry popełniła z premedytacją telewizja UPC, w której obejrzysz wszystko. Nawet coś takiego. Witam Ciebie, internauto, na reprezentacyjnej sekcesji z Norą i Gres. W tym miejscu muszę Ci bardzo serdecznie pogratulować, ponieważ udało Ci się dotrzeć do sekretnego gate'u Nory i Gres. Proponuję Ci go teraz przekroczyć. Aby go przekroczyć, musisz rozwiązać krótki test. Pytanie paszport brzmi, co świadomie skrócił sobie dr Freud. Odpowiedzi proszę wpisywać na ekranie. Podpowiem, że jest to czteroliterowe słowo. Proszę tylko nie sugerować się efektem wandalizmu nieuków w niektórych miejscach publicznych. Brawo, brawo. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to imię. Imię. Dr. Freud skrócił swoje imię Sigismundus na Sigmund. Także brawo, jesteście sukcesorami, wybrańcami losu. Tak naprawdę uczyniliście pierwszy krok do szczęśliwości. Tak naprawdę tą szczęśliwość, mili moi, już macie. Moja skromna osoba jest tylko po to, żeby Wam to uświadomić. Chciałabym się Wam przedstawić, ale ponieważ nieestetycznie jest mówić o sobie, chciałabym Wam przedstawić Waszą już od dzisiaj przewodniczkę duchową, ale nie swoimi słowami. Poprosiłabym więc o nagranie, które mam tutaj już przygotowane na tej małej kasecie magnetofonowej. Nagrania dokonał jeden z moich męskich partnerów, w sensie męskich pacjentów, a dokładnie wykonał to jeden pacjent. Bardzo proszę o uruchomienie tej kasety. Nora i Gres to pseudonim chyba taki terapeutyczny, bo ja nie znam Polaka, który by się tak nazywał. No więc z tego co wiem, to Nora się urodziła w miejscowości Sorgin Świętokrzyskiem. Coś tam się potem w Oblęgorskim Parku czy jakoś tam stało. Oblęgorskim Matole. O czym nie chcę mówić. Ale tak wszyscy wiedzą, o co chodzi. Przeprowadziła się do Warszawy. Potem, gdzie... Cholera, wezmę tę kartkę, co mi napisała, bo to trudne. Gdzie zasłynęła jako charyzmatyczna przewodniczka duchowa, terapeutka i chiromantka propagująca zdrowy styl życia i purzm językowy. Oście, patrz, nie wiedziałem, że to co robi, to się purzm nazywa. Ale robi to naprawdę mistrzostko. Ta. Nora prowadzi zamknięte kursy z psychologii misteryjnej, ma tytuł mistrza wedy ze specjalizacją sekstantantry... Sekstant, od przyrządu, od organu nawigacyjnego. Dobra, nieważne. Takie nagie czary mary. Nieraz uczestniczyłem. Raz to mi normalnie tak założyła. No. Szkoda, że nabawiła się przy tym przewlekłego przeziębienia i od tej pory zawsze już pojawia się publicznie w ubraniu. Nosi teraz czarne ciuchy, mówiąc, że kolor ten niekoniecznie ma powiązania ze złem. Tak. A w jednym z ostatnich wywiadów powiedziała: spotkania ze mną to miejsce, gdzie współgra piękno, muzyka, a seks oralny, przepraszam, kodeks moralny jest wciąż w cenie. Bardzo Was, moi mili, przepraszam. Nie przesłuchałam wcześniej owegoż nagrania. Jest to pacjent z typową bulbus erogenus zone. Spuśćmy na to w takim razie cokolwiek. Naprawdę, moi mili, warto orgiastycznie się ze mną połączyć. Piszcie, piszcie, piszcie. Ja już na dzisiaj kończę nasze spotkanie sentencją żryńską. Gdy ci w głowie mąci się, idź do kuchni, nażryj się, oddalam się i macham do was z sercem. Do zobaczenia.